Dobra, włączę nagrywanie w sumie, bo pokażę ciekawostkę. Pokażę wam ciągnik siodłowy na smyczy. Mam tak nam zasypało, od rana nas sypie. Czekajcie, nie ma jak się ustawić. I będziecie widzieć chwytak, smycz i zestaw jedzie na pusto już. Nie potrafią nas jechać. Patrzcie, już wyłączam. Gdzie? Trzeba tu się ustawić. Inaczej nie wjechałby kierowca, nie wiem, że mamy operatora dobrego i go pociągnie. Zajebista akcja. Takie mamy warunki dzisiaj słowe. Odśnieżamy od rana, a to nic nie daje. A ciągnie go na ramieniu, na wysilniku. Jedzie Solmek. Ja żeby kierownik, no nie dał rady, no już z wagi miał problem, że Stasia nie przejedzie. Robimy, rano odśnieżaliśmy plac. To jest od rana napadało nam tyle. Nie wiem, zobaczycie. To jest, powiem, ha, nie robota. A tu mamy na smycz. A idzie lepiej. Rozładujemy teraz zderzaki jeszcze. Szalona z płytą, no i no, dramat, nie? Tak pogoda dowaliła. Mi się akurat to podoba, taka ma być zima, nie? Czekajcie, muszę tam odpiąć. Co za cień. Się tak rano stawiam, jakie będą problemy. Potem tyłem musi nam tam ładnie wycofać. Tego ciągniemy jeszcze. Niech się jedzie. Patrz jak się ślizga, widzicie po tym kole. Ja palca dałem, sorki. Trzeba telefon naładować, są mi 20%. Jak to się nadziało? Nie, no muszę tam iść, bo trzeba będzie cofać teraz. Stefanie jest gorzej, bo tu nie ma gdzie podpiąć. Te naczepy, może tam gdzieś jest schowany. Niesamowita pogoda. Normalnie atak spawacza zimy. Zaraz ustalimy plan, bo kiedyś operator musi biegać, a ty sobie wycofasz na prost, wiesz? Tylko daj operatorowi, musimy to poklinić. Jeszcze włączę nagrywanie, tu już wycofuję pod to. Ale tu mam jeszcze jednego kierowcę, co przyjeżdżał po towar i widzicie to? Widzicie to, co się dzieje? Ja cię kręcę. No nic, tylko wyciągamy te. Czekaj, to jest dość. Szkoda tego placu. Zaraz przyjedzie Sasz. Słuchajcie. Dobra, nagrywa się. Musi podpiąć się pod tą naczepę. Też nie wszystko mogę nagrywać, więc wybaczcie. Kurde, co za warunki. No i się to nawet podoba, no to jest zima. My już sól kupimy, że tak. Już się nawet mi sól skończyła, żeby tak na awaryjne podsypanie było. Bo tu jeszcze po ziemi to da rady, by nasze wózki dadzą radę. Tam jak widzieliście, nie wiem czy nagrałem, już nie daliśmy rady. Po asfalcie to się kręci, ale tu jak mamy wyfrezowany plac, no to no zbiera się, nie? To jest ubity. Gdzie wszystko na smyczy. Czekajcie, może mi się uda nagrywać. I co, jaki masz plan teraz? Obrócę się, spróbuję pod naczepę wjechać, a jak się nie to... To cię za tył i się do... Tak spróbujemy, dobra, Sasza, odjedź trochę na bok. Nie ma problemu. Za leki jest, no to też się da, nie ma co spodziewać. Nawet na tyłu mają te ciągniki. Mimo że tu jest opony bardzo fajne, ma Grzesiek. No ale co z tego, jak jest lekki, nie? Przód jest ciężki, bo silnik jest na przodzie, na przednią ośkę bardziej dociska niż na tylną. Więc nasza cały czas na krokodylu jeździ.
Trochę śnieg wywozimy, bo też nie chcę dopuścić na filmie, że będą jakieś te hałdy śniegu, bo to potem zrobi się lód z tego, taka bryła i z tego do wiosny będzie. Co to za szare? A odgarnia mu jeszcze, dobra. To nic nie da, Sasz, to nic nie da. Dobra, teraz muszę się dobrze zasprzęglić. Musi dobrze w siodło wejść. Kierowca jest... No, zażar zęby na tym, więc... Troje w dół! Dobra, dobra! Ty! To masz tak przebar zdjęte, że nie odbija. Weź to odjeź, poruszamy tym trochę, bo w ogóle nie odbija. W ogóle mu siodło nie odbija. No, nie pojedzie do przodu. Dobra. Sasz! Dobra. Dobra, czekajcie. Uderzyłeś dobrze, ale nie odbija ci. Ja, idealnie było. Tylko nie odbiło ci. No teraz masz opuszczony jesteś, nie? Ale... Jeszcze to jakoś rozruszaj. Bo ci to w ogóle nie chce... Nie wiem, jak ci to tu poruszyć. Wszystko. Ale ci nie odbiło, nie zaczepiło go. No nie zaczepiło. Ale on chodzi, chodzi wszystko, ale muszę się odbić. A ta blokada nie przebarzła jej, że nie chce złapać? Nie, to nie jest blokada. No nie, to dobija i powinno złapać. No i wtedy to się zaciska, nie? No ale tak dobiłeś i nic. No to spróbujmy, się podnieść troszeczkę. No bo naprawdę dobiłeś idealnie. Ja wiesz, o co chodzi. Jak nie patrzyłeś, było dobrze, a jak... Nie, dobrze byłeś. Dobrze byłeś. Kurwa. Nie doszedł nawet dotąd, bo by... Tu był smar. Nie, naprawdę, by dobrze do... Kurwa się udupce. No to jedzie jeszcze powolutku, dźwignie się wyżej. Podjadę bliżej. No i takie sukcesy, patrzy. Zajdź dobrze smarł. Dobrze żarło azdeku. Życie! Nie, Sasiu, to tam takie rzeczy, to co? No, Saszy. Saszy daj. Jest fajna pogoda, Saszu, nie? Piękna. Zarobista jest. Wszystko, dzisiaj chyba więcej ładunków nie planujemy. Majster się musi wrócić. Jeszcze majster do mnie dzwoni, że mu... woda się przegrzała, że pewnie termostat my w Polsce tak stawiamy i chyba nie może wrócić, nie? Jeszcze mówi, że zjechał gdzieś, zakopał się gdzieś w jakimś, kurwa, ja. To jest majster. Nie, do przodu, niech do przodu dać. Albo blokadę niech se włączy. Nie, musi dać do przodu. Saszu, on wie o tym. Przecież jedzie do przodu. Patrz na koła. No, idź go wyciągać. Idź go wyciągać. Znaczy, wy tego nie widzieliście. Bez blokady jeździ. A co z tego, jak obydwa koła nie mają? Jest to pewien sposób, bo to chodzi o to, żeby dostać się do ziemi, wtedy może wystartować. No, ale tu widzimy po dwóch kołach, że się zrobi lód mu. Jeszcze raz. Kto by wiedział, że taka zima przyjdzie?
za jednego. Mi bateria padnie. O Boże, Boże, co za dzień. Dzisiaj jest piątek, koniec tygodnia, to niech się to skończy, bo czekaj, bo z tej strony przejdę. Bo nasza kruszarka, kiedyś wam też pokażę, jak to działa. To wyżej, wyżej! Dobre? Stój! Nie, dobrze, dobrze, no! Kurwa. Było dobrze, zatrzymałem się niepotrzebnie. Bo miałeś za wysoko, ale siodło się potem dobrze ustawiło. Masz minimalnie za wysoko jesteś, ale... Ale z tej pozycji, jak się pociągnie i cofniesz, to będzie dobrze, jak nie opuścisz się. Sasz! Jeszcze raz, przynajmniej wiemy, że jest dobrze ustawione... Ale niech pociągnie pół metra. Do przodu, a ty się wycofasz, nie ustawiaj tego i będzie dobrze. Dobra. Nie, jest dobry poziom, nawet masz teraz minimalnie masz za dużo, bo jest siodło masz pod kątem delikatnie już się. Tak jak uderzysz, to powinno być dobrze, tylko uderz dobrze. Tylko nie odbija ci. No mówiłem ci. No nie odbiło. A spróbuj to seręcznie, bo nie odbił ci. Czy odbił? Nie, odbił! Zasprzęglił cię! Dobrze, to teraz musimy... Dobra, ludziska. Może włączę za chwilę znowu. Dobra, nagrywa się dalej, sypie. Tamtego Grześka zostawiam. Zapiął się, zasprzęglił się. Ta pogoda. O 8 czy o 9 rano mówili mi, a jeszcze godzinę będzie sypało. Pierwsza jest pierwsza i dalej sypie. A tutaj możemy zobaczyć kwadraty, ładuje. Ładujemy zderzaki. Zobaczymy, czy potem ten kierowca wyjedzie, bo teraz to jest najważniejsze, żeby wyjechał. Dobra, ale to zobaczymy za chwilę.